prosto pod słońce. Hello na kanale. W dzisiejszym vlogu chcę powiedzieć coś na temat mojej pracy na hospicjum w Norwegii. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, są nowi. Jestem Paulina. Mieszkam w Norwegii i po prostu tutaj sprzątam na czymś, na takim obiekcie jak jakiś dom zdrowia. Taki, to nie jest hospicjum, no bo u nas są pacjenci, którzy na przykład mają jakieś złamania, głównie są to osoby 80+, jakieś złamania i rehabilitacje po prostu muszą u nas przejść. Szpital ich nie trzyma, no bo ich przypadek nie jest aż tak pilny, żeby być w szpitalu. Albo też z drugiej strony, jeśli są pacjenci, którym szpital nic już nie może za bardzo pomóc, no to trafiają do nas i niestety umierają też na tym ośrodku. No, ale cóż zrobić? Na to nie ma rady. No, ale przechodząc do tematu. Ja się cieszę, że pracuję na moim hospicjum. Ja będę mówić na to hospicjum, ponieważ bardzo lubię moje miejsce pracy. Uwielbiam starszych ludzi i słuchać właśnie ich historii z życia i tak dalej. A właśnie ta praca pozwala mi poznać bliżej wiecie, jakąś ich tam młodość, którą mieli w Norwegii. Zawsze to są często ludzie. 90 lat, 100 lat, coś koło tego. Więc naprawdę można się od nich trochę dowiedzieć, bo już kawał życia mają za sobą. I ostatnio miałam taką babciusię. I powiem tak, że uwielbiam ze starszymi ludźmi, ponieważ no 95% przypadków to są ludzie życzliwi, mili. Wiecie, że jakoś tak z szacunkiem do drugiej osoby. A jak pracowałam na szkołach też jako sprzątaczka, no to bywało różnie, wiecie, młodzież też jest różna. A takie dziadziusie, babciusie, ktoś się kiedyś szczepiał tu na kanale, że ja mówię dziadki i babcie. No ale oni są w takim wieku, że naprawdę to są dla mnie takie dziadziusie i babciusie i takie, niektóre takie kochane normalnie jak moje własne. Że, o, miałam kiedyś taką sytuację jak robiłam na szkole. Nie wiem, ile oni mieli lat, 13, 15, coś koło tego. Ci uczniowie i był wachtmaster, czyli to jest taka osoba woźny, coś tak jak woźny. No i sobie szedł jak nigdy nic i mówi, żeby tam uczeń podniósł jakiś tam papierek. A jak ten uczeń na niego wyskoczył? Ktoś zaczął przeklinać na niego, że ty jesteś za granicę, ty to sprzątaj i tak. Normalnie, co za bachor. Ja byłam przerażona. Nawet nie, że przerażona, ja po prostu byłam w szoku, tak samo jak ten woźny. Tak staliśmy. I słuchamy, what the wytyfy. Oh my god, naprawdę czasem można znaleźć takich agentów tutaj. O, patrzcie, usiądę sobie na chwilkę. Że szok. Szkoda siedzieć, jak mam takie ładne widoki. Więc w sumie nie dość, że wam będę tu nagrywać, coś opowiadać, to możecie sobie popatrzeć, jak to wszystko w tej Norwegii tutaj u nas wygląda. No, widoki są piękne, nawet odwrócę kamerę. Tak więc wracając do tematu, naprawdę przypadki są różne, ale wydaje mi się, że więcej takiego braku szacunku właśnie jest ze strony młodzieży niż właśnie takich dorosłych ludzi, zwłaszcza w wieku tych dziadków z mojego hospicjum. I czasem jest dziwne to, że nawet nauczyciele nic nie powiedzą tym uczniom. Kiedyś coś takiego miało miejsce, że pracowałam na jakiejś szkole i jakieś dzieciaki przez okienko tam pełno było, to do łazienki wrzucały i tak dalej. I nauczycielka zamiast im coś powiedzieć, że przez to nie wrzucali do środka tego błota, to nic, się śmiała z nimi. Więc takie, od kogo oni mają się uczyć, ja się pytam. Jakiejś takiej kultury i tak dalej. No, dlatego ja się cieszę, że robię na hospicjum. O wiele przyjemniejsze jest to niż praca z młodszym pokoleniem. No, ale przechodząc do tematu, bo jak zwykle się rozgaduję, to chciałam powiedzieć o tej babci ostatnio, na którą trafiłam. Ta babcia miała 104 lata i naprawdę fajnie się trzymała. I tu w Norwegii jest dosyć popularne, że te starsze osoby są naprawdę w dobrej formie i powiedzielibyście, że one już mają koło stówy. I na pewno ma tutaj aktywny tryb życia duże znaczenie, jak i odżywianie się. Bo na przykład dzisiaj rozmawiałam z babcią, która miała 93 lata. Normalnie chodziła normalnie, miała laskę, ale tak wiecie, żwawo.
po twarzy, no nic prawie nie było widać, a była szczupła, bo wiecie, jak są często osoby przy kości, no to nie widać za bardzo zmarszczek, no bo ta skóra jest na przykład, no na przykład, bo ta skóra jest po prostu jakaś taka bardziej wypełniona, że tak to powiem. No to babciusia taka zgrabna, ale też nie jakaś wychudzona, bo wiecie, schorowani ludzie często są bardzo chudzi. No i ta babciusia taka żwawa i ona mówi, że ona, kurczę, nie pamiętam miejscowości, ale mówiła, że mieszkała w Norwegii w jakiejś tam miejscowości i tam było bardzo dużo ryb, że tam rybacy na stawu łowili ryby. Ona praktycznie ciągle jadła te ryby. To mówię, że pewnie dlatego. A babcia wtedy co? Ale ja używam jeszcze kremów. Na noc mam taki niebieski, na dzień biały. Widzicie, używajcie kremów. Ja ostatnio w filmie wspomniałam, faceci też używajcie kremów, bo to na przyszłość wam się odbije, że będziecie mieć fajną, nawilżoną skórę, mniej zmarszczek, one na pewno przyjdą, o to się nie martwcie. Nie myślcie, że one są męskie i tak dalej i nie trzeba używać, no bo co? Używajcie kremów, dbajcie o siebie. No, bo znowu zaczynam inny temat. No i ta babcia, która miała 104 lata, ona akurat miała, to nie jest ta z ryb, co przed chwilą mówiłam, tamta miała 94 prawdopodobnie, nie pamiętam, 94 albo 93, coś takiego. No. I ta babcia, która miała 104 lata, nie wiem, czy ona miała tę chyba delikatną demencję, bo codziennie, jak do niej przychodziłam, to mówiła to samo. W sensie jedno, takie samo zdanie. A mianowicie, o jakie zdanie chodzi. Codziennie, jak do niej do pokoju wchodziłam z moim opikiem i tak dalej, tam wiadomo, że hej, coś tam, to wszystko w porządku. To ona zawsze, że o moja siareven, że moja droga przyjaciółka. Oni są bardzo mili wszyscy. Ven, no, nie musiał znowu oznaczać tego przyjaciela, wiecie, od zawsze. Ale jest wiele takich dziadków, co lubię, jak ja przychodzę i co tam czasem mówią, że o, ty jesteś takim naszym aniołkiem tutaj, że o, że taka snil, że miła i tak dalej. Uwielbiam tych dziadków. No, i nie dlatego, że im mówią, że jestem miła. No. I ta babcia, która miała 104 lata, zawsze mówiła, no, jak byłam młoda, to przez rok czasu pracowałam w Londynie, ona mówiła Kreftsykehus, czyli to jest jakby szpital, głównie z nowotworami. A tak, i czasem próbowałam od niej jakieś informacje wyciągnąć, ale wiecie, nie zawsze odpowiadała, na przykład o czymś innym mówiła, albo nie dosłyszała, czy coś tam. No, ale w końcu wyszło. To był rok 1945, czyli w Norwegii jeszcze aż tak się nie powodziło jak teraz, no bo wynalezienie ropy, ojen. No, bo wynalezienie ropy to chyba coś koło 1964, 5, coś takiego, więc tu jeszcze była bieda. I babcia pojechała na emigrację do Londynu sprzątać. Więc to pokolenie też inaczej na was patrzy, no bo oni pamiętają biedę, pamiętają, że nie było lekko, wiedzą, że niełatwo jest na emigracji i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dlatego też ci ludzie chyba są tacy wszyscy mili i no nie wiem, ale naprawdę są życzliwi i to od razu czuć i widać, rzadko zdarza się jakiś taki gbur, że tak powiem. No. I ta babcia właśnie za każdym razem wchodziłam, to przypominała, że ona też pracowała właśnie jako sprzątaczka w szpitalu z nowotworami w Londynie. I któregoś dnia coś tam więcej od niej wyciągnęłam informacji. Jakoś tak miała dzień, że o, że już taka stara jest i tak dalej, to te dziadki. Wiecie, że ci, co najwięcej płaczą, że szybko umrą, to żyją najdłużej. No i tak płaczą, płaczą i żyją i żyją. No i, no i bardzo dobrze. No i ona coś tam mówiła, że, o, że ona tęskni za swoim bratem, za swoim, wiecie, rodzeństwem, no bo jest najstarsza i tylko ona jeszcze żyje. Ktoś mi tu dzwoni. Nie no, patrzcie jak cudownie. Właśnie tak jest, jak ja chcę coś nagrać, to za każdym razem coś się dzieje i ktoś mi przerywa. Potem wychodzę z tego transu mojego gadania i zostawiam te filmiki. No patrzcie, jakaś wódka jedzie akurat. I wtedy już nie ma filmu, bo coś jest niedokończone. Później jest dużo składania, kombinowania. Już nagram wam, jak ta łódka przejedzie, przepłynie. O, proszę. Jak sobie śmigają, to jest życie, co? Tak więc wracając do tematu. No i właśnie babcia tak mówiła, że tęskni za tym swoim rodzeństwem. Ja oczywiście zapytałam, czy ma jakąś rodzinę, czy coś. Może ma wnuków i tak dalej. No i w sumie tyle było z tej rozmowy.
Ale wiecie, jak ja codziennie jestem na tych pokojach, no to zawsze jakiś tam temat się odpali. No, któregoś dnia sobie coś tam śpiewała. No to ja mówię, o, że lubię, jak śpiewasz, że ma śpiewać, bo tak, wiecie, weszłam do pokoju, to sobie przestała śpiewać. A mi to nie przeszkadza, jak ktoś jest taki muzykalny. Moja mama też zawsze, jak sprząta, coś w domu robi, gotuje obiad, od razu zaczyna śpiewać. Ja też tak mam, że jak sobie gotuję coś, sprzątam, no to lubię sobie coś nucić, coś tam pośpiewać. Nawet jeśli nie mam głosu do śpiewania jakiegoś ekstra. No, i ta babcia coś śpiewała i tak przestała śpiewać. Mówię, śpiewaj, mówię, ja lubię, śpiewa. I tam zaczęła śpiewać jakąś piosenkę. A ja bardzo lubię takie stare piosenki, a oni zazwyczaj takie coś jak szlagiery, tylko szlagierów polskich, no nie, nie, to nie jest ten typ muzyki, taka bardziej międzywojenny. One mają taki swój klimat, czy takie stare, stare piosenki. I babcia śpiewała coś takiego. No następnego dnia, jak u niej byłam, to coś tam zaczęło się o tym śpiewaniu. I ona mówi, że, o, że jej brat on tak kochał śpiewać. I się mnie pyta, skąd jesteś? A ja mówię, no jestem z Polski. Ona, o, i zaczęła śpiewać jakąś piosenkę o Warszawie, wyobrażacie sobie? Warszawa, for they are believers. This mountain we come to the war. Ich empfette you for they. I to jest jakaś piosenka stara. I właśnie też w takim klimacie, co ja lubię, więc dzisiaj cały dzień playlistę miałam z tymi piosenkami od tego wykonawcy. I się bardzo zdziwiłam, że w ogóle taka piosenka powstała. I ona jest ogólnie o tym, że wiecie, że Warszawa była ruiną, ale jest ta miłość w sercach, że my cię kochamy o Warszawie i tak dalej, bla, bla, bla. I tak jestem zdziwiona, dlaczego, kurczę, w latach tam, wiecie, nie wiem, pewnie to były jakieś 50. Śpiewali właśnie piosenki, to był Norwek, o Warszawie. I próbowałam znaleźć coś na ten temat, no ale za dużo nie było. Chciałam jakąś historię, żeby tego powstania, tego utworu, czy może przeszłość tego piosenkarza. I to też za dużo nie mogłam znaleźć na ten temat. Kiedyś, wiecie, nie wszystko było tak w internetach. Dowiedziałam się tylko tyle, że ten piosenkarz, to on był mechanikiem samochodowym. I tak po prostu dla siebie śpiewał i później został zauważony dopiero i tak dalej, i tak dalej. I ma dużo fajnych takich starych piosenek, które ja lubię. Właśnie mam taka ciekawa, kurczę, czemu o tej Warszawie? I chciałam babci tam więcej dopytać, skąd ona zna tą piosenkę, jak usłyszała, czy coś wie więcej. No ale babcia niestety pojechała do jakiegoś innego ośrodka i już nie mam jak zapytać. Ale może są tu jacyś pasjonaci historii, coś więcej wiedzą na ten temat? No to fajnie, bo jakbyście właśnie napisali, dlaczego tej Warszawie? No bo ja wiem, że Polacy pomagali tutaj w Norwegii w bitwach o Narvik, czy tam właśnie na Lofotach nawet się mało o tym mówi. No ale że o tej Warszawie? No, ciekawe, ciekawe, więc no lubię tą moją pracę, bo dużo można się dowiedzieć, takich różnych ciekawostek, właśnie historie tych dziadków różne, no. No lubię. Więc czemu ta babcia 104-letnia śpiewała piosenkę o Warszawie, czemu ta piosenka w ogóle powstała? Co, jaka była inspiracja? Nie wiem, postaram się tę piosenkę wam wstawić tutaj. Ale nie wiem, czy YouTube jej nie zablokuje na prawa autorskie, więc nic nie obiecuję. Najwyżej będzie link w opisie filmu razem z tłumaczeniem na język polski. Bo to taki ciekawy smaczek. Nie wiem, jak ja to usłyszałam, to mówię, kurde, ale ja też jestem taka ciekawa, że wiecie, coś usłyszę, ja drążę temat, szukam po jakichś różnych grupach na Facebooku. Ja w ogóle szukałam tej piosenki, bo babcia jak śpiewała, to jedno zdanie mówi, kurde, no jak tam dalej było? I nie mogła sobie przypomnieć. A wiecie, to starsze pokolenie też czasem tak mówi, niezbyt wyraźnie. Ale udało się mi rozpracować, co to za piosenka i znaleźć tą piosenkę o Warszawie, więc bardzo ciekawe. Dajcie znać, czy też lubicie takie, czy tak raczej byście olali temat. No ale jestem taka, że lubię drążyć i się dowiedzieć, nawet posiedzieć, szukać jakichś informacji, ale dowiedzieć się czegoś więcej, więc jeśli coś więcej wiecie na temat właśnie czasów powojennych, no to z chęcią poczytam w komentarzach, bo lubię takie tematy. Tak więc dzięki za oglądanie. Ten odcinek taki typowo o tej babci. Taka babciusia fajna. No ale takie było ciekawe dla mnie to i właśnie ja wiem, że sporo osób może tu natrafić, które może są pasjonatami, tak jak wspomniałam, historii lub wiedzą po prostu coś, po prostu wiecie, co się tu działo, jak to było i rozwiążę tą zagadkę,
te piosenki o Warszawie. Dlaczego to nie jest jakaś, wiecie, Praga albo coś, tylko akurat Warszawa. Tak więc widzimy się w następnym filmie. Pa, pa. Pamiętajcie wpadać na Instagram Ike Stress Vlog, czyli bez stresu. Pa, pa.